Witam. Dzisiaj sobie podyskutujemy, co pierwsza seria Naruto robiła lepiej niż druga. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy po prostu są lepsi z roku na rok, nie tak jak Naruto. Zaczniemy może od długości, a także jakości i cóż, w pierwszym Naruto było 220 odcinków, z czego filerów było 89, czyli około 40%. Tymczasem w Shippudenie było 500 odcinków i 196 filerów, czyli około 39%. Wyglądałoby w takim razie, że patrząc procentowo, Shippuden jest pod tym względem bardziej przyjazny, tylko kto tak patrzy. Jednak to ponad dwa razy potencjalnej słabej jakości, które tak naprawdę nic nie wnosi do fabuły. Dodać tu trzeba, że do 142 odcinka w pierwszej serii było tylko filerów zaledwie 12 i dopiero później zrano nas bardzo kiepską falą filerów aż do końca serii, co oczywiście było zabiegiem czysto przedłużającym, aż nie powstanie więcej mangi do Shippudena. Jeśli spojrzymy na to czysto statystycznie, to w Shippudenie do tego samego odcinka, czyli 142, mieliśmy tych filerów 34, czyli prawie 3 razy więcej. I oczywiście, ktoś tu może mi zaraz powiedzieć, że niektóre filery w Shippudenie były fajne, to jest ogólnie prawdą, bo w pierwszej serii zdecydowana większość filerów była wręcz nie do oglądania, ale to Shippuden zaczął modę na robienie anime w kratkę. Co chwila tam były odcinki oparte na mandze czy powieści, które przeplatały się z filerami. I do tego wszystkiego trzeba dodać wojnę, która zajmowała prawie połowę całej serii, a była po prostu niezbyt dobra. I myślę, że tyle wystarczy, jeśli chodzi o tą matematyczną część odcinka. Przejdźmy teraz do mroku, czyli chyba najczęściej powtarzanego argumentu za pierwszą serią i nie bez przyczyny, bo pierwsze Naruto praktycznie składało się z mroku, zła, podstępów, tymczasem w Shippudenie wielu antagonistów stawało się finalnie tymi dobrymi. No bo zobaczmy, na samym początku Naruto dostajemy ark z Zabuzą i Haku, którzy tragicznie umierają, a sam mistrz miecza jest przesiąknięty złem. Później dostajemy egzamin w lesie, gdzie Orochimaru dał Sasuke przeklętą pieczęć. I tu się zaczęła jego pogoń za łatwą mocą poprzez nienawiść. W tym samym lesie Gaara masakruje losowych ninja dla zabawy, a w kolejnym etapie egzaminu sprawia, że Rock Lee miał już nigdy nie być ninja. Później mamy jeszcze atak Orochimaru na wioskę, przemianę Gaary w Shukaku, a jeszcze dalej jest Itachi, który w tamtym momencie mógł być postrzegany tylko i wyłącznie jako zły. I to wszystko było mocno skondensowane w jakichś 130 odcinkach. Przyjrzymy się teraz Shippudenowi, gdzie cały ark z Akatsuki był oczywiście bardzo dobry, ale mroku w nim było mało, bo gdzie? Miał go Hidan, Kakuzuno i Pain, a Tobi w tym czasie był głównie śmieszkiem. I oczywiście było to wszystko bardzo dobre, ale to nie było takie okrutne i złe jak w pierwszej serii, gdzie działo się to co chwilę. W Shippudenie była to taka bardziej walka protagonistów i antagonistów i tyle. Później już po arku z Akatsuki nie było zbyt wiele czasu, żeby rozwinąć tą złą stronę. Wyjaśniono nam, jak powstała ta organizacja, to, że każdy posiada swoją mroczną stronę, nawet nasz Naruto. Pokazano nam, jak tak naprawdę zmienił się Obito i że Madara dał się podejść z Zetsu. I to chyba wszystko z tych takich intryg przez cały Shippuden, który był znacznie dłuższy niż pierwszy. Kolejną rzeczą jest balansik, który po prostu w Shippudenie nie istnieje. Jak jeszcze na początku było to poprowadzone w miarę ok, tak później, Boże, trzymajcie mnie. Oczywiście nie mówię tu, że pierwszy sezon robił to idealnie, bo zdecydowanie nie, ale tam wszystko było takie bardziej stonowane i pomimo, że moglibyśmy to nazwać magią, to było to takie przyziemne. Do tego głupi shuriken miał tam jakieś zastosowanie, tymczasem w Shippudenie zaczęły się dziać jaja. Czym dalej w las, tym bardziej zmierzało to w chorym kierunku. Nagle się okazało, że sam jeden Naruto może mieć 10 różnych trybów, jeszcze je łączy dodatkowo i każdy daje boosta do siły razy 10. Jezu, jak ja nienawidzę takich zabiegów. Jak najbardziej trening nad trybem mędrca czy opanowaniu Kyubiego bardzo mi się podobał, ale dawał zdecydowanie za dużo w porównaniu do poświęconego mu czasu. Do tego później rozwinięto bardzo mocno kwestię Sharingana, który jest po prostu broken. Wprowadzono Susanoo, który jeszcze w tej małej formie jest super fajne, ale już w tej dużej to walka Megazordów i nie wiem jak wy to odbieraliście, ale mnie to już nudziło.
Do tego wszystkiego w pierwszym Naruto sporą częścią walki był plan, efekt zaskoczenia czy doświadczenie i oczywiście w Shippudenie się też to pojawiało, ale please, ile razy wystarczyło siema, jestem Naruto, datteba yo, oto mój Rasengan i elo? I zaczęto tam po prostu spamować jutsu na lewo i prawo, tymczasem jak widać zupełnie nie to się wielu ludziom podoba, bo hej, walka Rocka Lee z Garą, ostatnia walka Naruto i Sasuke, Kimimaro z Rockiem Lee i Garą, walka Naruto z Painem, gdzie nie była to tylko bezmyślna nawalanina Rasenganami, Naruto walczący z Nejim, walka Sasuke z Itachim, równie mocno skupiona na taijutsu i shuriken jutsu, Kakashi vs Obito i ktoś mi zaraz powie, przecież wymieniłeś głównie walki z Shippudena i owszem, tylko dlatego one są dobre, bo wychodzą poza standardy, które dostawaliśmy. Oplucie głównego antagonisty pierwszej serii i tak to bym roboczo nazwał. I chodzi oczywiście o Orochimaru, który w pierwszej serii był po prostu zły do szpiku kości, robił sobie co chciał i kiedy chciał, przyczynił się do śmierci swojego mistrza, później też walczył ze swoimi dawnymi kompanami, chciał wykorzystać Sasuke jako kontener na nowe ciało, ba, nawet w pierwszej serii po prostu dał mu przeklętą pieczęć, żeby ten chciał sobie do niego przyjść. Gościa się po prostu obawiano dość mocno, tymczasem w Shippudenie po prostu ciągle przegrywał. Sasuke go zabił sobie od tak. Itachi rozwalił go jednym spojrzeniem, przegrał z Naruto w wersji czterech ogonów, a na dokładkę gdy zaczął wychodzić z pieczęci Sasuke, to Itachi ponownie go rozwalił jednym ciosem. No śmiech na sali. Finalnie stało się z nim to, co z większością antagonistów w Naruto. Stał się potulny. I całym takim oddzielnym punktem jest ta cholerna wojna w Shippudenie, która sporo napsuła. Nie bez powodu wielu mówi, że Naruto skończyło się po Painie i nic dziwnego. W końcu po tym rzadko kiedy pojawiało się coś naprawdę dobrego. Chodzi o to, że na wojnie nagle wszyscy są w stanie używać jakichś mega potężnych jutsu, tymczasem w pierwszym Naruto nawet potężni Jonini, Sanini nie wykazywali zdolności na taką skalę, bo Kakashi, który już był wtedy postrzegany jako naprawdę wybitny gość, miał problemy z pokonaniem Zabuzy, a jeśli postawić kogokolwiek z rówieśników Naruto na miejscu Kakashiego, i oczywiście mówimy tutaj już o wersji na wojnie, to chyba nikt by z nim nie przegrał, a powiem więcej, nie mieliby z nim żadnych problemów, nawet ten. Gdzie ta wybitność, się pytam? Tak więc umiejętności wszystkich są teraz na tak wysokim poziomie, że te rangi nawet nic nie znaczą. Aha, no i bym zapomniał jeszcze o ogoniastych bestiach, choć tutaj moim zdaniem zadziało się coś zupełnie odwrotnego, bo w pierwszej serii były przedstawiane tak, jakby były czymś naprawdę niebezpiecznym i mocarnym, niczym po prostu broń atomowa. Tymczasem w Shippudenie nie miały aż takiego znaczenia, jeśli mówimy o sile, bo fabularnie miały spore. Trzeba było je złapać niczym smocze kule. No i chyba ostatni argument, postacie. Oczywiście te z Shippudena są bardziej znane i lubiane, bo były z nami dłużej i było ich naprawdę wiele. Przytoczmy chociaż tutaj całe Akatsuki, ale w pierwszym Naruto te postacie były bardziej ludzkie i bardzo mocno się na nich skupiano. Tymczasem Shippuden to ciągła walka. Przecież mamy Rocka Lee, który jest głupkowaty, ale kocha pokazywać swoje umiejętności taijutsu, które wręcz wywróciły do góry nogami świat Gary, który też by the way był bardzo barwną postacią w pierwszym sezonie. Ba, chyba nawet bardziej barwny niż w całej drugiej serii. I mamy sobie tego Rocka, co kocha walkę, ale Gara go jej pozbawia. I do tego wszystkiego na pierwszy rzut oka na zawsze. Każdy, który walczył z czwórką dźwięku, miał niesamowite problemy. Tymczasem w Shippudenie odnosi się ciągłe wrażenie, że porażka nie wchodzi w grę. Konsekwencji nie ma. Tak jak u Naruto, który nauczył się Rasen Shurikena, a Tsunade mu go zabroniła używać, bo ten zrobi sobie krzywdę. Więc chłop się uczy nowego sposobu w kilka odcinków, jak używać tego bez problemu i spamować tym jak powalony. Podsumowując, naprawdę uważam, że pierwsza seria Naruto była poziom wyżej od Shippudena, bo nie wariowała tak bardzo, była znacznie spójniejsza i wszystko, poza oczywiście wieloma fillerami pod rząd, tam grało. W żadnym wypadku nie znaczy to, że jest to seria idealna, to nie, ale po prostu drugi sezon był inny, w mojej opinii gorszy. Oczywiście w tym materiale nie wypowiadałem się na temat jakości wideo, bo uznałem, że wszyscy wiedzą, że tutaj gorzej wypada pierwszy Naruto, z racji po prostu takiej, że zostało wypuszczone wiele lat wcześniej. Zresztą początek Shippudena też nie był jakimś szczytem jakości. I to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co powiedziałem z sensem, a co bez. Jeśli interesuje Was więcej materiałów z Naruto, to zapraszam jak co niedzielę o godzinie 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!